witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. Moje kochane skarby, posłuchajcie, jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że po dwóch zastosowaniach pewnego produktu natychmiast nagrywam film. Jeszcze takiej akcji nie było. Po prostu to jest to, co się dzieje w tej technologii Bielendy. To jest po prostu niepojęte nadzwyczajniej w świecie. I w dniu dzisiejszym przychodzę do Was już z moją opinią na temat kremu do twarzy Bielenda z serii Hrona Age. Ja zakupiłem wersję 60+, rewitalizujący krem na noc przeciwzmarszczkowy. Kartonik wygląda on tak. I wdrożyłem go do swojej pielęgnacji przedwczoraj i ja muszę już nagrać na jego temat film. Powiem Wam szczerze, że dotychczasowo serum Hrona Age używałem z kremem do twarzy z bentona, z różnymi kremami do twarzy, z Cicavitem plus SVR, taupa skwalan nawilżona skóra, taupa kofeinowy. Naprawdę, tych kremów do twarzy po prostu było dużo i ja mieszałem te kremy do twarzy. Aż nadszedł czas, aby połączyć tak naprawdę całą serię pielęgnacyjną serii Hrona Age od Bielendy, czyli serum, ostatnio omawiany krem pod oczy, no i ten gagatek, krem do twarzy. I to jest po prostu niepojęte i tutaj pierwszy raz w życiu, ponieważ z reguły jest to bzdura, żeby łączyć produkty innych serii kosmetycznych, żeby wszystkie używać takie same, ponieważ to jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, który mi się nigdy nie sprawdzał. I jak używałem kosmetyki jednej serii, to nigdy to dobrze nie wróżyło i nigdy nie miałem tak satysfakcjonującego de facto efektu pielęgnacyjnego, ale w tym dealu już tak. Serio. Mówiłem już wielokrotnie na temat innowacyjnej technologii, która została opatentowana przez Bielendę. Jest to kompleks Hrona Age, który ma działać na wszystkie oznaki starzenia się skóry, ma skórę detoksykować, wiązać metale ciężkie, odtruwać skórę ze wszystkich toksyn, zanieczyszczeń środowiskowych, wywoływać silną odpowiedź komórkową skóry zgodnie z jej zegarem biologicznym, silnie stymulować syntezę kolagenu, włókien podporowych, elastyny i kwasu hialuronowego, ma silnie przebudowywać skórę i nawilżać. I Wam powiem tak, wiecie o tym doskonale, serum kocham na zabój jedną wielką miłością, krem pod oczy kocham wielką miłością, no i dzisiaj przychodzę już z miłością, naprawdę z miłością tego kremu do twarzy. Powiem Wam szczerze, że wszystkie produkty, tak jak już mówiłem, serii Hrona Age mają wzorowe składy. Różnica w tych kremach jest tylko i wyłącznie pozycją gliceryny w składzie. Także konsystencja odrobinkę może się różnić, ale jeżeli chodzi o formułę, jest ona identyczna. I ja wybrałem ten krem 60+. Pamiętajcie, wiek nie istnieje na kosmetykach. To jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, który pozwala na stworzenie wielu serii kosmetycznych. Używamy kosmetyki zgodnie z potrzebami naszej skóry. Jest to krem, który ma konsystencję taką bitą, ale nie ciężką. Pachnie tak jak cała seria Hrona Age, czyli bardzo przyjemnie. Momentalnie się w skórę wchłania, ale nie pozostawia tego właśnie, czego ja nienawidzę przy swojej suchej skórze, czyli tego matowego wykończenia, jakby się wszystko wsysało. Po prostu on pozostawia taką wygładzającą, aksamitną kołderkę na skórze twarzy. I jak najbardziej całą noc skóra jest w komforcie. Jako na przykład mówiłem Wam o tym działaniu serum Hrona Age, że na przykład w pierwszych minutach po aplikacji możecie czuć takie ciepełko, mrowienie. To jest oznaka, że właśnie ta formuła Hrona Age zaczyna działać. To na przykład po aplikacji kremu do twarzy, bezpośrednio po serum Hrona Age, również ten efekt jest, ale on już trwa minutę, dwie dłużej. Czyli na przykład to mrowienie i takie łaskotanie na przykład po samym serum przechodziło w ciągu minuty, a po aplikacji tego kremu przechodzi po około 2-3 minutach. I jak najbardziej, ja po prostu nie wierzę, że ja ten film dla Was dzisiaj nagrywam. Ale ja muszę go nagrać, bo to jest fenomen kosmetyczny i naprawdę ta seria Hrona Age, no im wyszła. No im wyszła, no po prostu to jest technologia, patent dla każdego konsumenta, który może sobie kupić ten produkt i pozwolić sobie na niego, ponieważ nie kosztuje 1000, 2000, 3000, 10000, 500 zł, 400 zł i tak dalej, i tak dalej. Cały zestaw pielęgnacyjny, czyli łącząc krem do twarzy z serum do twarzy, krem pod oczy, ba nawet krem na dzień, wyniesie nas 100 zł, 110 zł za cały komplet pielęgnacyjny.
za cztery produkty, no to nie są już duże pieniądze. Jeszcze przeliczmy to na koszt jednego zastosowania, to będzie ileś tam groszy za jedną aplikację. Fenomen kosmetyczny. Naprawdę będę stał murem za tą nową serią Chrono Age od Bielendy, ponieważ ta innowacja, która jest zastosowana, to się w głowie nie mieści. Mamy tutaj innowacyjne składniki aktywne, które właśnie mają detoksykować naszą skórę, wyciągać wszystkie związane ze stresem oksydacyjnym wolne rodniki, zanieczyszczenia środowiska, czyli zanieczyszczenia z powietrza, smog. Jeżeli żyjecie w zanieczyszczonych miastach, to ta seria będzie spektakularnie z tym walczyć, czyli ona kolokwialny sposób, tak delikatnie mówiąc, nie pozwoli, aby na waszej skórze zadziała się krzywda. Żeby pogorszył się stan waszej skóry przez ten smog, przez zanieczyszczenia, przez glikację, tutaj mamy wszystko. Ja po drugim zastosowaniu zauważyłem taki glass skin, a wiecie, że ja jestem fetyszystą glass skin, ja kocham glass skin i po prostu glow, rozświetlenie, rozpromienienie. I po serum Chrona Age glass skin był, po kremie pod oczy glass skin był, ale jak już dołożyłem ten krem do twarzy, no zobaczcie, no. Skóra wygląda fenomenalnie. Jestem zachwycony z każdym dniem, stosując zarówno serum, krem pod oczy Chrona Age, krem do twarzy teraz Chrona Age, ja widzę, że skóra się zmienia. Ona się zmienia, ona się przebudowywuje, ona zupełnie inaczej wygląda, choć ja i tak miałem skórę w genialnej kondycji, aczkolwiek ja widzę to działanie przeciwstarzeniowe. Zdecydowanie. Powiem wam szczerze, że miałem tutaj w tych okolicach, teraz tego tak nie będzie widać, jedną zmarszczkę mimiczną. I ona mi kiedyś przeszkadzała. Mówię, a wypełnię ją sobie. Nie wypełniłem. Pielęgnacją udało mi się ją zmniejszyć do takiego stopnia, że byłem w pełni zadowolony i postanowiłem nic z nią nie robić. Stosując krem pod oczy Chrona Age, serum do twarzy Chrona Age Bielendy, które również przeze mnie jest aplikowane pod oczy, ja pozbyłem się tej zmarszczki. Zobaczcie, w kilka dni. Tutaj, chyba się zbliża. Pozbyłem się tej zmarszczki. To jest po prostu niewiarygodne. Ale prawdziwe, bo ja to widzę na własnej skórze. Także bezdyskusyjna kwestia. Teraz jest akcja, że Bielenda wykupuje Taupę, ale wiem, że jeszcze rozmowy trwają. Także no, jeżeli Taupa przejdzie na portfolio Bielendy, to to będzie już potentant kosmetyczny, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o tą technologię, mam nadzieję, że Bielenda nie skończy na tej jedynej technologii opatentowanej właśnie na serii Chrona Age, tylko że stworzy jeszcze inne rewelacyjne technologie. Na pewno nad tymi produktami nie pracowali miesiąc, dwa, trzy miesiące, pół roku, a na pewno kilka lat. Ponieważ stworzyć taką innowacyjną technologię, innowacyjne połączenie substancji aktywnych, to nie jest z dnia na dzień, z minuty na minutę. Oni musieli nad tą serią pracować kilka lat. Ona musiała już być planowana wiele lat wcześniej. Także zdecydowanie Bielendzie się ona udała, wyszło. Krem jest do każdego typu skóry. Kremy ogólnie z tej serii są do każdego typu skóry, ale jeżeli macie mocno przetłuszczającą się skórę i chcecie też stosować pielęgnację Chrona Age, to ten wygładzający z tej serii będzie lepszy dla was. Także ja rekomenduję, podpisuję się pod serią Chrona Age od Bielendy. To jest po prostu hit nad hitem. Także jeżeli wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i dziękuję, że byliście.